mamy coś, co nas łączy, łącznie ze mną. Żadnego z Państwa nie możecie zobaczyć w telewizji publicznej. W przypadku tego programu Państwo jesteście ze sobą zgodni. Ania. Oczywiście. Co do tego się zgadzamy. Rzeczywiście, zgadzam się z tym, że własność prywatna ma wiele przewag nad własnością państwową, ale zdecydowanie nie demonizowałbym wszystkiego, co państwowe. Tutaj... Będę polemizował. Własność państwowa jest zła z zasady. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że naszą wolność jednak ograniczają prawa innych ludzi. Lewica, jak i ta strona konserwatywno-narodowa popełnia podobno nie konsekwencje, tylko z przeciwnym Państwo, wektorem. Powiedzmy to wprost. Pan jest na przykład za tym, żeby Muzeum Narodowe, Opera czy Teatr Wielki, żeby były... Tak, konkurs Szopanowski, żeby to wszystko było prywatne, żeby to nie było wszystko. Na tym ja mam taki, państwa, tak? Tak, docelowo wszystko. No to tutaj się zdecydowanie różni. Czy będzie odpowiedź? Nic się nikomu nie należy na cudzy koszt. To jest podstawa. To nie jest cudzy koszt, bo panie posłem bardzo mocno różni mnie to podejście, że ja nie uważam państwa jako coś obcego, jako jakiś twór, z którym należy walczyć, że to jest mój jakiś przeciwnik. Nie, ja uważam, że państwo jest nasze, nas, jako wspólnoty, jako narodu. I tu pani poseł mówi o tym, jak socjalizm tak wypaczenia, nie, tak jak wszyscy obrońcy państwowych interwencji, że no oczywiście widzimy, że tam państwo różnie działa, ale my chcemy, żeby to było robione nareszcie dobrze. Może tak nie jest. Będzie riposta, bardzo proszę. Tak, ja uważam, że po pierwsze polityka to nie religia i tutaj należy się kierować dogmatami, ale pragmatyzmem. Tak, no ale no, dlaczego mężczyźni nie mają mieć takiego samego prawa wyboru? Ja uważam, że mniej bata, więcej marchewki. Tak. Państwo, no, to bylibyśmy niekonsekwentni, gdybyśmy w drugą stronę uznawali, że my ich możemy krytykować, nawet kiedy im jest przykro, a oni nas nie mogą krytykować, bo nam jest przykro. No trudno, prawdziwa cnota krytyki się nie boi, tak uważam. Do państwa należy w tej chwili wybór, do państwa należy głos. Rozumiem, że państwo zabiegają i kandydują, przypomnijmy, z okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego. Ogromny obszar, piękne Podlasie, ładny teren, ludzie, społeczeństwo na wskroś patriotyczne, przywiązane do wartości. W związku z tym na pewno posłowie Konfederacji będą kandydatami również państwa. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Witam Państwa na niecodziennym wydarzeniu. Za chwilę będę miał przyjemność poprowadzić debatę pomiędzy posłami tej samej formacji politycznej, tego samego ugrupowania, panią Anną Marią Siarkowską i panem Dobromirem Sośnierzem, znakomicie znanymi politykami Państwu. I przyznam się szczerze, że choć oboje startują z list Konfederacji, to jednak mam nadzieję, że zauważalne będą pewne różnice. Po raz pierwszy posłowie tej samej formacji zdecydowali się na konfrontację w studiu telewizyjnym w formie takiej debaty wyborczej, gdzie pewne reguły są określone i wyznaczone, o których zaraz powiem. Ale na początku takie słowo ode mnie. Otóż byłem przekonany, jak wielu obywateli, jak wielu Polaków, jak wielu obserwatorów sceny politycznej, że oto mamy Konfederację na polskiej scenie politycznej i będzie ona takim bytem, który pewnie podzieli los efemeryt politycznych, jakim był ruch Palikota, jakim był ruch Kukiza, czy formacja pana Ryszarda Petru. Tymczasem okazuje się, że zarówno Dobromir Sośnierz, jak i jego przyjaciele, ale dzisiaj już od niedawna pani Anna Maria Siarkowska, sprawiają, że formacja Konfederacja Korony, różnie mówią z tym całym rozszerzeniem, stała się trwałym bytem, poważną formacją polityczną, która nie tylko na trwałe weszła w ten polityczny pejzaż Polski, ale również spowodowała to, że wprowadziła do polskiej debaty publicznej pewien rodzaj świeżości, pewien rodzaj nowej agendy. I to zresztą widać podczas tej kampanii wyborczej. Nie ukrywam, proszę Państwa, że obserwując konkurentów waszych politycznych z innych formacji, widzimy nudne okładanie się cepami i kompletnie niemerytoryczne, emocjonalne zagrania, marsz miliona aborcji, te kwestie związane z, no nie wiem, z prywatyzacją spółek Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast państwo akurat tutaj, Konfederacja, zawarło swój program wyborczy w, przyznam się szczerze, dosyć obszernej
choć przejrzystej i czytelnej broszurze. I jest to konkretny program wyborczy, do którego można się odnosić, do którego można polemizować, ale który jest, który mamy i który każdy z Polaków może sobie zerknąć. I tak jak przyznam się szczerze, że w przypadku tego programu państwo jesteście ze sobą zgodni. Pania. Oczywiście. Co do tego się zgadzamy. Co do tego się zgadzamy. Natomiast istnieją pewne różnice. Jeszcze jest jedna rzecz. Oprócz różnic mamy coś, co nas łączy, łącznie ze mną. Żadnego z państwa nie możecie zobaczyć w telewizji publicznej. Natomiast w związku z tym reguły są następujące. Ja zadaję pytanie, zadaję najpierw do pani Anny Marii Siarkowskiej, później do pana Sośnierza i tutaj kolejność alfabetyczna decyduje, ale też i to, że mamy do czynienia z kobietą, że mamy w studiu kobietę. Zatem bardzo prosta formuła. Przygotowałem sobie serię pytań. Każdy ma na odpowiedź 2 minuty, każdemu przysługuje również możliwość riposty. Po mojej serii pytań będziecie państwo mogli zadać sobie po jednym pytaniu, na które również będziecie mieli możliwość odpowiedzenia w ciągu 2 minut. Zastrzegam sobie, że też mogę ewentualnie sam w trakcie udzielenia odpowiedzi coś dopytać. Czy reguły są zrozumiałe? Tak jest. Okej, okay. A więc zaczynamy. No właśnie, co z legalizacją narkotyków? Za czy przeciw? Odpowiedź proszę panią Annę Siarkowską. Ja odpowiem w taki sposób bardzo praktyczny. Ja jestem mamą 4 dzieci. Dla mnie bezpieczeństwo moich dzieci jest najważniejsze. I uważam, że mówiąc w ogóle o legalizacji narkotyków, musimy brać pod uwagę to, w jaki sposób to wpływa nie tylko na świadome swoich działań jednostki, ale przede wszystkim na to, jak to wpływa na tych najsłabszych, właśnie, którzy sami o sobie nie potrafią jeszcze decydować, czyli na dzieci, jak i oczywiście na całą wspólnotę. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, w której jako społeczeństwo dopuszczamy legalizację narkotyków i mamy kolejną patologię, która bardzo mocno się rozprzestrzenia w sferze społecznej, bo te narkotyki zaczynają być dostępne w różnych kioskach, w sklepach. To siłą rzeczy, jeśli jest większa podaż i lepsza dostępność, to wzrasta ich zużycie. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne dla dzieci, ale jest to również bardzo niebezpieczne dla nas jako wspólnoty. Czy wyobrażacie sobie państwo sytuację, w której nie wiem, wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia i są tam, można powiedzieć, grupa ludzi, którzy są pod wpływem narkotyków, mówiąc tak kolokwialnie, że są naćpani. No, to tacy ludzie stanowią zagrożenie też dla społeczności, dlatego, bo sami siebie nie są w stanie, w takim stanie kontrolować. Uważam, że nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, w której prawem dopuszczamy do rozwoju patologii taki, czyli zachowań, które nie są społecznie pożądane. Dlatego jestem zdecydowanie, sprzeciwiam się legalizacji narkotyków, chociaż też nie jestem za tym, aby państwo ścigało za jakieś drobne ilości, powiedzmy, nie wiem, marihuany, które ktoś tam posiada. Na pewno się państwo na tym nie powinno koncentrować, ale jak najbardziej sprzedaż narkotyków powinna pozostać nielegalna. Korzystała pani z nawiązką czas. Czy chce pani coś dodać? Czy myślę, że dodam, jeżeli okay, usłyszę to, co ma do powiedzenia pan poseł. Czy legalizacja narkotyków tak, czy nie? Tak. Ja dostrzegam, że zarówno lewica, jak i ta strona konserwatywno-narodowa popełnia podobno nie konsekwencje, tylko z przeciwnym wektorem. Znaczy, no, lewica mówi mój brzuch, moja sprawa, no, ale to dotyczy tylko tych zachowań, które się lewicy podobają. Tak? Na przykład jak chodziło o przymusowe szczepienia, to się okazało, że moje ciało to już nie jest moja sprawa. No ale w drugą stronę ci, którzy krzyczą, że moje ciało, moja sprawa w sprawie szczepionek, nie chcą się zgodzić na to, żeby moje ciało, moja sprawa było wtedy, kiedy chcę wprowadzić do mojego organizmu jakąś substancję. I zastrzegam, że ja akurat jestem zaprzysiężonym abstynentem i w ogóle żadnych narkotyków nie osobiście nie konsumuję, również tych legalnych, tak, czyli nikotyny i alkoholu. Przypominam, że alkohol jest jednym z twardych narkotyków, jednym z najtwardszych narkotyków, a jest legalny.
próba walki z tą patologią w Stanach Zjednoczonych poprzez prohibicję spowodowała tylko nasilenie tego problemu. I dokładnie tak samo jest z narkotykami, nie ma, tymi nielegalnymi. Tak? Nie ma żadnego powodu, żeby sądzić, że w ich przypadku jest inaczej. Że w ich przypadku ta delegalizacja nie potęguje patologii. To, ta bezsensowna wojna z narkotykami, wojna z tym, że pewni ludzie na własne ryzyko wprowadzają do swojego organizmu jakieś tam substancje i sami ponoszą tego konsekwencje. Uganianie się za tymi ludźmi, którzy sprzedają i kupują, to zniszczyło życie znacznie większej liczbie ludzi niż narkotyki, obawiam się. Jeśli chodzi o uzależnienie od narkotyków, to w Polsce, ale i w wielu innych krajach są te same statystyki. Znacznie więcej ludzi gubi uzależnienie od jedzenia, od cukru, od tłuszczu niż od narkotyków. Więc zajmowanie się tym wycinkiem stosunkowo niewielkim przez państwo jest jakimś objawem hipokryzji. Dlaczego legalnie jest alkohol, dlaczego nie jest legalna marihuana, która jest dużo lżejszym narkotykiem? Powoduje to masę problemów na tym rynku, który jest czarny, nieregulowany w żaden sposób. Jest trudno się odnaleźć. No, użytkownicy spotykają się z substancjami, które często no, nie wiedzą, co zażywają. Tak? No, gdybyśmy mieli ten obrót legalny, no, to oni przynajmniej jakaś marka, renoma firmy, która by to sprzedawała, gwarantowałaby, że tam jest przynajmniej to, na co oni się naprawdę decydują. Chyba wykorzystał pan swój czas, czy będzie jakaś riposta odpowiedź? No zdecydowanie tak. Ja uważam, że naszą wolność jednak ograniczają prawa innych ludzi, a ludzie po prostu nie chcą żyć wśród ludzi, którzy są naćpani, którzy stanowią dla nich zagrożenie. I legalizacja narkotyków sprawi, że ta patologia, z którą mamy do czynienia dzisiaj w bardzo wąskich środowiskach, po prostu się rozprzestrzeni na całą wspólnotę. Uważam, że to nie jest korzystne dla wspólnoty, a poza tym pamiętajmy, no, że narkotyki zmieniają życiorysy. Ludzie, którzy mają przed sobą naprawdę świetne perspektywy, jeżeli wpadają w narkotyki, to bardzo często kończą na dnie. Absolutnie nie powinniśmy na takie rzeczy, takich rzeczy promować i takich rzeczy legalizować. Przechodzimy do kolejnej tury. Zupełnie odwrotnie, ja się też skorzystam z prawa do riposty, zupełnie odwrotnie, jeśli chodzi o, jeśli mamy legalny, jeden z najtwardszych narkotyków, to legalizacja większych narkotyków, co najwyżej, tak, alkoholu, spowoduje co najwyżej przesunięcie konsumpcji z tego twardego, najbardziej niszczącego życie alkoholu na znacznie mniej niszczącą na przykład życie i zdrowie marihuany, znacznie też bardziej mniej niebezpieczną dla otoczenia. Pan poseł marihuanę po można wprowadzić samą. Myślę, że pan poseł po prostu chciałby do jednych patologii, które występują, dodać kolejne. Uważam, że to nie jest korzystne dla wspólnoty. Zamykamy ten temat. Wchodzimy w drugie pytanie. Co z prawną ochroną chrześcijan? Ja przyznam się szczerze, nawet tylko w ostatniego lata sam pisałem i dokumentowałem zdarzenia, tak jak na przykład w Gnieźnie do parafii świętego Radzyma Gaudentego wbił jakiś człowiek, który się przedstawia za kobietę, jest mężczyzną, no, osoba trans, jak to się mówi, zakłócił mszę świętą, kłócił się z celebransem, wykrzykiwał w trakcie homilii jakieś nienawistne rzeczy, ostentacyjnie opuścił kościół, krzycząc i no, utrudniając ludziom przeżywanie niedzielnej Eucharystii. Takich zdarzeń jest wiele w Polsce. Zatem, pani poseł, zbierała pani podpisy pod ustawą o obronie chrześcijan, ponieważ no, polskie prawo nie działa, jak widać, a pan poseł z kolei głosował za odrzuceniem tej ustawy. O co chodzi? Zaczniemy od pana posła. Czy należy prawnie, czy w kodeksie karnym zawrzeć bardziej szczegółowe przepisy, które chronią chrześcijan, chronią no, autonomię kultu religijnego? Ja zwracam uwagę już w czasie debaty sejmowej, ta ustawa przede wszystkim to nie była ustawa o obronie chrześcijaństwa. To była ustawa, która w tym samym stopniu broniła wszelkich religii, na przykład przed wyszydzeniem. I teraz no, pomyślmy chwilę, co może pójść nie tak, jeśli władza w Polsce się zmieni, jeśli wpadnie w ręce ludzi nieprzychylnych dla chrześcijaństwa. No to jak zawsze okaże się, że zresztą pewnie już by się tak, patrząc na orzecznictwo naszych sądów, okazywało, że jeśli ktoś będzie chciał szydzić z chrześcijaństwa, to się okaże, że to akurat można, a jak będzie chciał szydzić z islamu, to się okaże, że nie, bo islamiści to wrażliwi ludzie, a chrześcijanie to gruboskórne zwierzęta, można się z nich tam nabijać. Więc ta ustawa nie rozróżnia tego i będzie bronią obosieczną. Zawsze w takim przypadku przestrzegam rządzących przed tym, żeby myśleli, uchwalając prawo,
Co może pójść nie tak w sytuacji, kiedy ono wpadnie, to samo prawo, te same narzędzia prawne wpadną w ręce przeciwników politycznych. I bardzo łatwo sobie wyobrazić, co może tutaj pójść nie tak. Więc jestem zdecydowanym przeciwnikiem regulowania takich rzeczy. O ile wtargnięcie do kościoła to jest naruszenie cudzej własności i tutaj jak najbardziej można interweniować i to powinno być przestępstwem niezależnie od tego, czy to jest kościół, czy to jest synagoga, czy to jest po prostu jakaś prywatna instytucja, w której się tam odbywa jakaś po prostu uroczystość, w której ten intruz przeszkadza. O tyle sztywne regulowanie w kodeksie karnym odpowiedzialności za wyszydzanie no skończy się tylko jakąś wojną religijną i rozhuśtaniem znowu wahadła. Ja w ogóle uważam, że my jako konserwatyści czy chrześcijanie powinniśmy się w tej chwili zabezpieczyć przed tym, co nadchodzi, czyli no, generalnie okno Overtona przesuwa się w lewo. Za niedługo możemy walczyć o przetrwanie, o to, żeby nam nie zakazywano głosić naszych poglądów, a nie o to, że my będziemy je narzucać. Tak jest logika wydarzeń, patrząc na kraje Zachodu. W związku z tym taka forma raczej zabezpieczenia się poprzez decentralizację i położenie akcentu na wolność wypowiedzi, to jest coś, co można na przykład zabezpieczyć, a nie próba w ostatnim momencie szarpania tego wahadła w drugą stronę. Mamy czas wyeksploatowany. Prosimy bardzo pani Anna Maria Sierpkowska. Przede wszystkim wolność sumienia i wyznania jest prawem człowieka. I jako to dobro powinna być również chroniona poprzez prawo. Również prawnokarnie. Przez państwo. Bo jeżeli nie będzie tutaj żadnej ochrony prawnokarnej, to wówczas każdy, kto narusza tą wolność sumienia i wyznania, będzie pozostawał bezkarny. A dla naszej wspólnoty ważne jest to, żeby każdy z nas, każdy, kto jest częścią tego państwa, mógł z tej swobody i wolności wyznania korzystać. I dlatego państwo, chroniąc to, co jest dobre dla wspólnoty, powinno takie przepisy przyjmować, które zapewnią, że każdy, kto tą wolność sumienia i wyznania narusza, kto obraża drugiego człowieka celowo, kiedy powiedzmy, no mamy bardzo dużo takich tak zwanych atencjuszy, tak, w ostatnich latach. Ludzi, którzy chcą na spaleniu na przykład Pisma Świętego zrobić sobie dobre tak zwane publicity, tak, czyli pewną popularność sobie przysporzyć. Tęczowy flag na figurze Chrystusa. Dokładnie, czy na przykład to, tęczową symbolikę, która jest związana z ruchem tak zwanym LGBT, wpisuje na przykład w aureolę, w nim Matki Bożej, Matki Boskiej Częstochowskiej, co dla katolików jest no, bardzo dużym bólem, bo jest to oczywiście związane z czcią, która jest oddawana przez katolików obrazowi Matki Bożej Częstochowskiej. A to oczywiście, to co zrobiono, no było po prostu uderzeniem w katolików, celowym uderzeniem. Więc ja uważam, że państwo nie powinno pozwalać na to, żeby atencjusze kosztem drugich, innych ludzi robili sobie popularność z jednej strony, a z drugiej strony, żeby całe społeczeństwo ponosiło tego koszty. A koszty są bardzo poważne, bo kosztem jest to, że niepokoje społeczne bardzo mocno tutaj rosną, że rośnie wzajemna wrogość, nienawiść i na to tak naprawdę nie powinniśmy pozwalać na to, aby tej wolności nadużywano. Uważam, że państwo musimy powinno właśnie taką ochronę prawnokarną tutaj gwarantować. Czy będzie riposta? Tak, no, czym innym jest wolność wyznania, na czym innym jest zakazywanie innym jakiejś formy krytyki czy wyszydzania tego wyznania. Są zupełnie dwie odrębne rzeczy i nie można się jednym zdaniem na to, moim zdaniem, powoływać. To jest ta sama znowu niekonsekwencja, co u lewicy. Jak my się spieramy z lewicą o to, że mówienie rzeczy, które oni uważają za obraźliwe czy przykre dla siebie, tam w przypadku LGBT na przykład, tematów zaburzeń seksualnych, no jest elementem naszej wolności do tego krytykowania ich, tak? No to bylibyśmy niekonsekwentni, gdybyśmy w drugą stronę uznawali, że my ich możemy krytykować nawet, kiedy ich to im jest przykro, a oni nas nie mogą krytykować, bo nam jest przykro. No trudna, prawdziwa cnota krytyk się nie boi, tak uważam, i powinniśmy... Stawiamy kropkę. Tak.
Dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie. Co z 500+? Aha, może jeszcze wprowadzimy pytania dotyczące gospodarki. Bo takim czymś, co bardzo mocno angażowało opinię publiczną, ale również też rozpalało emocje, choć właściwie w sensie takiej debaty politycznej nie zauważyłem, żeby ona przebiegała w miarę poważnie. Kwestia Orlenu. Czy takie spółki jak Orlen, czy takie spółki jak inne duże podmioty z udziałem Skarbu Państwa powinny być prywatyzowane? Od kogo zaczynamy? Zaczynamy Anna Maria Siarkowska. Bardzo proszę. Jestem przekonana, że jak patrzymy na to, co się dzieje na rynku energetycznym, to widzimy, że tutaj nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie rządzą czy dominują gracze państwowi. I w tej sytuacji wprowadzanie działań, kiedy prywatyzujemy wszystko w Polsce, doprowadzi do tego, że tak naprawdę te nasze firmy państwowe zostaną przejęte przez graczy państwowych, tylko z innych państw. I czy to będzie pod pewnymi pozorami firmy prywatnej? Być może, ale tak na przykład jak był Nord Stream, tak? To też możemy zasłaniać się, że to dotyczyło firm prywatnych, ale tak naprawdę to dotyczyło firm, które były pod kontrolą rosyjską i pod kontrolą Niemiec. Wobec czego na tym rynku mamy do czynienia jednak z graczami państwowymi. I takie odgórne kierowanie się w tym momencie ideologią i mówienie nie, państwowe jest gorsze niż prywatne, no doprowadzi w Polsce po prostu do tego, że własność, która dzisiaj należy do wszystkich Polaków, bo jest państwowa, przejdzie w ręce graczy państwowych, ale po prostu zagranicznych. I uważam, że nie należy do tego dopuścić. Bardzo proszę. No ja uważam odwrotnie. Największe niebezpieczeństwo zazwyczaj płynie ze strony lokalnych polityków, czego świadkami jesteśmy teraz. No, Orlen został zaprzęgnięty w kampanię wyborczą PiSu i w tej chwili wyprzedaje poniżej ceny zakupu paliwo, tylko po to, żeby podbić notowania Prawa i Sprawiedliwości na ostatniej prostej. I to jest dokładnie przykład do tego, do czego prowadzi strategiczna dziedzina. Z tego na razie. Do pewnego stopnia tak, dopóki nie wyprzedamy swoich rezerw strategicznych i nie będziemy musieli odbijać sobie potem tego, Orlen nie będzie musiał tego odbijać po wyborach. Tak? Na dłuższą metę taka polityka jest jednak szkodliwa. Tak, wszelkie elementy rozdawnictwa państwowego to przyjemnie się konsumuje w pierwszej chwili, no ale później jednak przychodzi ten kac gospodarczy, który prędzej czy później dopada takich wesołych socjalistów. Więc oczywiście należy też odróżnić. Sprzedaż Orlenu jako rafinerii od sprzedaży stacji. Ze stacjami w ogóle nie ma żadnego powodu, żeby państwo posiadało stacje benzynowe. Można to jak najbardziej podzielić na wiele mniejszych działek, posprzedawać to. Można zastrzec, jeśli ktoś by chciał, że to tylko polski kapitał, można to tam jakoś badać, żeby ten kapitał, jeśli jest prywatny, nie miał pochodzenia rządowego, polskiego albo zagranicznego. Można ewentualnie takie rzeczy wprowadzić, gdyby dla kogoś to było tutaj kluczowe, tak? Te lęki przed wykupieniem przez Rosjan, Niemców czy kogoś takiego. No ale to, ale największym niebezpieczeństwem jest przede wszystkim monopol, ta nadmierna koncentracja sztucznie wywoływana przez państwo. Należy to podzielić, sprzedać prywatnym, najlepiej prywatnym inwestorom i osobom i w pierwszej kolejności stacje. No, z rafinerią jest gorzej, no bo to jest naturalny monopolista, nam tych rafinerii nie mamy dużo w Polsce, więc tutaj jest to bardziej problematyczne i tu ewentualnie jeszcze można mówić o tym, że jest to jakaś dziedzina strategiczna, natomiast na pewno nie stacje benzynowe. Ja tu chciałabym zauważyć, że no rzeczywiście zgadzam się z tym, że własność prywatna ma wiele przewag nad własnością państwową, ale zdecydowanie nie demonizowałbym wszystkiego, co państwowe. I tutaj warto zauważyć, panie pośle, że wiele stacji benzynowych jest dzisiaj prowadzonych już na zasadzie franczyzy. Wobec czego to, że na przykład pan tankuje na stacji Orlenu, to nie znaczy, że to jest stacja państwowa, tylko może być również prywatna, tylko właśnie prowadzona na zasadach franczyzy.
I to jest oczywiście możliwe. Natomiast zdecydowanie uważam, że powinniśmy patrzeć na to też, jaka jest rzeczywistość, nie tylko kierować się takimi dogmatami liberalnymi i taką ideologią, że wszystko po prostu musi być prywatne i wszystko, co państwowe, jest złe, tylko musimy patrzeć na rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że w tym obszarze to jednak właśnie ci gracze państwowi dominują. No dobra, mamy ciekawe, bardzo proszę. Będę polemizował. Własność państwowa jest zła z zasady. To jest co najwyżej złem koniecznym czasami. Również strategicznych. No wiadomo, że ona zawsze wiąże się z tymi samymi patologiami. Czasami jest złem koniecznym. W przypadku na przykład dróg publicznych, to jest klasyczny przykład naturalnego monopolu, gdzie bez sensu było budować trzy równoległe autostrady, które by konkurowały ze sobą, więc to jest monopol naturalny i trudno. Oczywiście on się będzie wiązał z patologiami typowymi dla państwa, no ale w tym przypadku po prostu koszt konkurencji byłby zbyt wielki. I można takie dziedziny wytypować, to nie znaczy, że to jest dobre. To zawsze jest złe. Krótki jeszcze ad vocem. Panie pośle, ja może tutaj pokażę panu przykład z obszaru na przykład Stanów Zjednoczonych, może nie z branży energetycznej, ale z branży zbrojeniowej. Tam rzeczywiście są firmy prywatne. Absolutnie prywatne, ale jednocześnie państwo nie wyrzeka się kontroli nad tymi firmami prywatnymi, bo chociażby, żeby cokolwiek te firmy prywatne, zbrojeniowe mogły sprzedać, na przykład Polsce, która jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to na to się musi zgodzić Kongres Stanów Zjednoczonych, wobec czego można rozmawiać o różnych rozwiązaniach, ale kontrola państwa musi być w strategicznych obszarach zapewniona. To już jest dużo lepsze rozwiązanie, tak? Zdecydowanie lepsze niż państwowa własność środków produkcji. Bardzo dziękuję za tę serię. Teraz mamy też dotyczące prywatyzacji i przejmowania tego, co jest domeną państwową, przez podmioty prywatne. Co zresztą się w Polsce już dzieje? Co ze szkołami? Co z prywatyzacjami szkół? Zaczynamy od pana Dobromira Sośnierza. Czy szkoły mają być menowskie, państwowe? Choć ten system działa już w sposób bardzo różnorodny w Polsce. Już powiedziałem, że uważam, że wszystko, co państwowe, to jest złe, co najwyżej może być to zło konieczne, ale w tym przypadku nie jest konieczne. Najprostszym rozwiązaniem w kierunku prywatyzacji jest sprawdzenie prywatnej własności szkół przy zachowaniu bonu edukacyjnego, który każdy... Pieniądze idą za uczniem do prywatnych podmiotów. Szkół państwowych nie powinno być w ogóle. Druga rzecz, która nie powinna istnieć, to Ministerstwo Edukacji, które narzuca jednolity program dla wszystkich. Szkoły powinny uczyć najróżniejszych rzeczy. Powinny być takie, które są dla dzieci, które nie lubią matematyki, są takie, których będzie wyłącznie matematyka, powinny być takie, w których będzie obowiązkowa religia na świadectwie, powinny być takie, na których będą jakieś tam tęczowe głupoty, które być może ktoś chciałby swoim dzieciom wkładać do głowy. Powinna być w tej sprawie totalna różnorodność i totalna dowolność. Dalej idąc, nie powinno być w ogóle przymusu szkolnego, nie powinno być bezpłatnych studiów. No to jest patologia, która powoduje to, że mnóstwo ludzi marnuje swój najlepsze lata swojego życia, siedząc w szkołach, ucząc się rzeczy, które im do niczego nie są potrzebne. Znaczna część tych ludzi w ogóle porzuca te studia. To wszystko kosztuje podatnika. 30% tam bodajże porzuca studia w ogóle w trakcie. Nie dlatego, że nie zdaje, tylko po prostu już im się nie chce kontynuować. Część ludzi spędza bezużytecznie czas, próbując tamtych nauczyć rzeczy, których oni nie potrzebują. Oni siedzą, spędzają bezużytecznie czas, zamiast pracować, to pierdzą w stołki, prawda, i słuchają rzeczy, których następnie nie będą wykorzystywać. Większość ludzi przez całe życie wykonuje pracę, do której nie potrzebuje wyższego kształcenia. I to sztuczne subsydiowanie bezpłatnych studiów jest rzucaniem na rynek przedpłaconego produktu, który następnie ludzie się rzucają i przeeksploatowują to, jak każde wspólne pastwisko. Więc to jest oczywiście, że rodzi to mnóstwo patologii i należy to systematycznie demontować. Bardzo dziękuję. Bardzo na wypowiedź pani Anna Maria Siarkowska. To rzeczywiście widzę, że to jest kolejna sprawa, w której się nieco różnimy z panem posłem. Ja przede wszystkim może
może zanim powiem, w czym się różnimy, to warto podkreślić to, w czym się zgadzamy, a mianowicie to, co też jest w programie Konfederacji, czyli bon edukacyjny, wprowadzenie bonu edukacyjnego, kiedy to pieniądze idą za uczniem, niezależnie od tego, czy on korzysta ze szkoły prywatnej, czy ze szkoły publicznej, ze szkoły państwowej. Tutaj zdecydowanie powinno być wprowadzona równość pomiędzy tymi podmiotami publicznymi i prywatnymi i ten bon edukacyjny w takiej samej wysokości powinien po prostu iść za uczniem. I w nauczaniu domowym również. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Natomiast to, co nas różni, to to, że ja absolutnie nie jestem rewolucjonistką. Uważam, że takie odgórne zakazywanie od razu istnienia własności publicznej, czy tworzenia szkół publicznych, chociażby przecież przez samorządy, byłoby bardzo niepożądane. Uważam, że samorządy mają prawo do tego, aby tworzyć szkoły. Jest jakaś społeczność z danego obszaru i może ona chcieć zarządzać właśnie własnymi też środkami i tworzyć takie placówki. Być może akurat tam żaden podmiot prywatny na tym terenie nie założył szkoły i chcąc jednocześnie na tym robić jakiś biznes. A społeczność lokalna ma taką wolę i chce, żeby ich dzieci właśnie się uczyły tutaj, a nie dojeżdżały kilkadziesiąt kilometrów. I dlaczego pan poseł w tym momencie chce zakazywać samorządom tworzenia szkół? Uważam, że absolutnie tutaj powinniśmy pozwolić też na to, aby taka forma mogła być obok formy prywatnej po prostu współistnieć. To jeszcze dopytam, a co z Ministerstwem Edukacji? Ministerstwo Edukacji? Nie, ja nie jestem rewolucjonistką, tak jak wcześniej powiedziałam. Uważam, że w pewnej formie jednak państwo powinno również pewną kontrolę czy nadzór nad tym obszarem sprawować. Minima programowe są czymś, co jest pożądane. Pan poseł uważa, że żadnych minimów programowych nie powinno być, że to później każdy na rynku będzie się sprawdzał, czy coś wie, czy czegoś nie wie. Ja natomiast uważam, że pewne takie podstawowe unormowania w tym obszarze powinny obowiązywać. Będzie riposta? Będzie riposta. Oczywiście, że państwo, działalność gospodarcza prowadzona przez jakiekolwiek jednostki władzy, czy to samorządowej, czy państwowej, powinno być zakazane. Władza zawsze stanowi nieuczciwą konkurencję dla swoich obywateli. Jeśli państwo będzie miało prawo, czy to w formie samorządów, czy jakiejkolwiek innej, prowadzić szkoły, to już każdy prywatny przedsiębiorca będzie bał się zainwestować w szkolnictwo. No bo jeśli co jeśli za chwilę ta społeczność lokalna, czyli jakaś część ludzi, która to sobie przegłosuje kosztem innych, otworzy mu taką państwową szkołę, tak? No to zbankrutuje i nie ma szans wygrać tej konkurencji, bo tam ci będą zasilani podatkami. Dlatego na przykład nie ma prywatnych basenów w Polsce, a prawie w ogóle, poza tymi, które są tam zakontraktowane z samorządem, jakieś tam akwaparki, prawda, które mają umowy z władzą, no bo nikt przy zdrowych zmysłach nie zainwestuje w coś, co non-stop samorządy budują konkurencję, która jest dotowana publicznie, prawda. No to wejście państwa na jakikolwiek rynek deformuje go nieodwracalnie. Mhm. Dlatego nie może się to zgodzić. Czyli ja tutaj z panem posłem bardzo mocno różnię to podejście, że ja nie uważam państwa jako coś obcego, jako jakiś twór, z którym należy walczyć, że to jest mój jakiś przeciwnik. Nie, ja uważam, że państwo jest nasze, nas jako wspólnoty, jako narodu. I po to tworzymy państwo, aby ono spełniało pewne zadania, które nie mogą być oczywiście spełnione na niższych poziomach organizacji społecznej. I państwo nie jest dla mnie wrogiem. I w konkluzji również w tym obszarze, że jeżeli społeczności lokalne chcą ze swoich podatków zorganizować sobie szkołę, żeby ich dzieci nie musiały dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów do tej szkoły, którą akurat gdzieś ktoś prywatnie otworzył, ale akurat w ich rejonie nie otworzył, to uważam, że mają do tego prawo i zakazywanie tego odgórnie naprawdę nie jest dobrym rozwiązaniem. Zamykamy tę serię pytań. Pytanie o tak zwane transfery społeczne, no tym najbardziej popularnym, tym co ogniskuje też debatę publiczną, jest transfer 500+, a może 800+. Tutaj państwo głosowali inaczej. Dlaczego? Zaczynamy od pani Anny Malisiarkowskiej tym razem.
Znaczy głosowaliśmy inaczej. Tutaj warto zauważyć, że kiedy w ogóle wchodziło 500+, to ja razem z posłem Winnickim, który dzisiaj jest w Konfederacji, razem z posłem Tyszką i Kuleszą, byliśmy wówczas w klubie Kukiz 15. No i tutaj już w samej Konfederacji był podział, bo ja ten projekt poparłam, tak jak i poseł Winnicki, natomiast poseł Tyszka i poseł wtedy Kulesza głosowali przeciwko. Skąd to różne rozumienie i różne podejście do tego tematu? Wytłumaczę w takim razie, dlaczego taką formę tutaj poparłam. Po pierwsze, ja sama wywodzę się z rodziny wielodzietnej, też mam czworo dzieci, mam pięcioro rodzeństwa. I moja mama rzeczywiście całe życie powtarzała mi, że ona nie chce, żeby państwo jej cokolwiek dawało, ale ona nie chce, żeby jej po prostu zabierało. Natomiast funkcjonujemy dzisiaj w systemie, w którym państwo bardzo dużo zabiera od tych rodzin, bardzo dużo pobiera w podatkach, bo to nie są tylko podatki, tak jak mówimy o picie, ale płacimy podatki po prostu kupując różne towary, płacimy VAT. To są ogromne środki, jeżeli mamy rodzinę wielodzietną, to są ogromne środki, które z rodzin są transferowane do budżetu państwa. I jeżeli całego systemu dzisiaj nie zmieniamy, a nie byliśmy w stanie tego systemu zmienić, bo takie są reguły, a nie inne, to należy się skoncentrować na tym, jak tym rodzinom, które są dzisiaj łupione przez państwo, pomóc, a nie zamykać oczy i powiedzieć, że ta pomoc kiedyś sobie, że tak powiem, nadejdzie. Być może za lat 10 czy 20 system zostanie zmieniony, a dzisiaj absolutnie nie będziemy wam pomagać, bo to nie jest, że tak powiem, poprawna forma, w której ten problem powinien czyli być rozwiązany. Czyli 500+ jako zwrot podatków, zwrot VAT-u. Tak, dokładnie tak. Pan Dobrobisz Sośnierz. Tak, to jest taka kreatywna forma tłumaczenia tego 500+, jako formy zwrotu podatku. Spotkałem się z tym już parokrotnie, tylko to oczywiście tak nie działa. No to zupełnie czymś innym jest sytuacja, w której państwo pozwala komuś zachowywać owoce swojej pracy, a czym innym jest sytuacja, w której on nawet te same, gdyby to były te same pieniądze, nie w każdym przypadku są przecież te same, znaczy są ludzie, którzy ewidentnie wygrywają na tej loterii rozdawniczej, ale nawet gdyby to były dokładnie te same pieniądze, tak, no to jeśli on dostaje je od państwa, to już inaczej, to już wpływa na jego motywację. Tak? Już człowiek przestaje upatrywać z powodzenia w życiu w swojej pracy, w tym, że musi więcej pracować, na przykład lepiej pracować, tylko w tym, że musi wyciągnąć rękę po jakieś państwowe socjale. To już zupełnie przestawia mentalność ludzi i powoduje taką rozpoczęcie takiego, i ten program zresztą 500+ do tego doprowadził, tak, rozpoczął licytację na rozdawnictwo w Polsce. PiS wjechał w ten sposób, przedstawiając ten program, w jednokierunkową uliczkę rozdawnictwa, z której bardzo trudno się będzie wycofać i widać, do czego to doprowadziło w tych wyborach. To znaczy, wszyscy licytują że inni, się tylko że inne coraz więcej, też. Coraz więcej, coraz więcej. Że tak, my damy to. Bo to już tak ludzie się do tego przyzwyczają. Ludzie nie do końca rozumieją to, w jaki sposób to się odbywa, że oni sami za to de facto płacą, że jakieś się z tym wiążą patologie. No, pamiętajmy o ludziach, o patologicznych rodzicach, którzy przypominali sobie o tym, że mają gdzieś tam dzieci w domach dziecka i zaczęli się o nie upominać, bo weszło 500+. Już dla nikogo nie jest dobre. To nie jest dobre dla rodziny, nie jest dobre dla tych dzieci, nie jest dobre dla społeczeństwa. Będzie riposta, bardzo proszę. Tak, ja uważam, że po pierwsze polityka to nie religia i tutaj nie należy się kierować dogmatami, ale pragmatyzmem. A z pragmatyzmu wynika to, że jeżeli w tamtej sytuacji nie pomoglibyśmy tym rodzinom w taki sposób, że te 500 zł otrzymaliby na swoje dzieci, zwłaszcza mówię tutaj o rodzinach wielodzietnych, bo tutaj jest kwestia tego, czy to powinno być od pierwszego dziecka, to jest absolutnie kwestią otwartą. Ale mówię tutaj o rodzinach wielodzietnych. Przepraszam, to jest bardzo duża różnica, dlatego jest że bardzo duża różnica. Badań, beneficjentem 500+ w ogromnej większości są rodziny z jednym dzieckiem. Tak, i wydaje mi się, że tutaj na ten temat możemy absolutnie rozmawiać, aby 500+, jeżeli pozostaje, było formą jednak wspomożenia tego zwrotu podatku dla rodzin wielodzietnych, a nie tylko z jednym dzieckiem. To jest oczywiście do rozmowy, no ale być może, jeśli tutaj chociażby Konfederacja będzie miała dużo więcej do powiedzenia, być może jesteśmy w stanie w taki sposób system zbudować, aby te pieniądze co do zasady zostawały w rodzinie, aby państwo nic nie musiało transferować do rodzin, ale póki
takiej sytuacji nie ma, to rodzinom wielodzietnym należy się pomoc, bo nie może państwo łupić rodzin wielodzietnych i jednocześnie zamykać oczu i mówić, że się nic nie stało. Może wam, radźcie sobie w tej sytuacji, jak umiecie, bo przecież rozdawnictwo społeczne to jest coś, co jest nieakceptowalne zgodnie z naszą ideologią. Czy będzie odpowiedź? Będzie. Nic się nikomu nie należy na cudzy koszt. To jest podstawa. To nie jest cudzy koszt, prawda? Bo panie pośle, rodziny wielodzietne płacą największe podatki i niech pan na to nie zamyka oczu. Jeśli ktoś, no to należy się im ewentualnie obniżka tych podatków. To niech pan najpierw obniży, a potem mówi. No to właśnie, najpierw trzeba obniżać. Zrobienie programu 500+ jest przeciwskuteczne z tego punktu widzenia. To raczej utrudnia przyszłe obniżki podatków, bo ludzie domagają się tego, zwłaszcza, że generuje pewną pulę ludzi, którzy są ewidentnie wygrani na tym rozdawnictwie, którzy sami nie pracują albo mają znacznie niższe dochody i którym ten zwrot podatku nie zrównoważy ubytku tego 500+. To jest całkiem pokaźna pula ludzi, która na takiej zamianie zwrotu podatku na te 500+ po prostu teraz straci i ich gniew będzie powstrzymywał już zawsze prawdopodobnie nasz system przed zlikwidowaniem tego. I efekt, jakkolwiek motywacje często bywają szlachetne, efekt jest właśnie taki. To doprowadziło do rozpoczęcia spirali, która doprowadzi ten kraj w przyszłości do bankructwa. Jestem przekonany, że to jest nieodwracalne, niestety. Nasz kraj. Nasz kraj doprowadzi do bankructwa. Musimy stawiać kropkę, jeżeli chodzi o ten temat, ewentualnie w następnych pytaniach, bo będzie jeszcze tura pytań dowolnych kandydatów wzajemnie do siebie. A teraz, no też trudny temat. Co z finansowaniem kultury? Przyznam się szczerze, temat mi osobiście jakoś tam bliski, ponieważ w tym obszarze ja i moja rodzina funkcjonujemy. Zaczynam od pana Dobromira. Podobnie jak już w poprzednich punktach mówiłem, myślę, że najlepszym, co możemy zrobić dla obrony sensownych wartości w życiu społecznym, to jest autonomia. To jest to, żeby nikt do nikogo nie był zmuszany dopłacać, bo na dłuższą metę wydaje się, że wynik takiego przeciągania liny w sprawie, kto do kogo ma dopłacać, jest przesądzony. To my będziemy jako konserwatyści, katolicy, chrześcijanie, będziemy zmuszeni do dopłacania do wykwitów kultury, która nam się nie podoba. Więc jedyną szansą na to, żeby tak nie było, to jest właśnie całkowite wycofywanie państwa z tej dziedziny. Państwo nie wspiera kultury. Państwo najczęściej wspiera gnioty usłużnych artystów. Ale również domy kultury, również kina, również miejsca, spotkanie. Również. Najczęściej korzysta z nich nieliczna grupa obywateli na koszt pozostałej części. Uważam, że nikt nie ma prawa do zaspokajania swoich potrzeb kosztem innych ludzi. To najczęściej paraliżuje właśnie, no bo pieniądze raz już zabrane w podatkach, no nie będą rozdysponowywane przez ludzi w formie dobrowolnych transakcji między nimi. W związku z tym naprawdę dobra kultura zazwyczaj przegrywa w ten sposób z kiepską kulturą, która ma znajomości. Jak się dowiemy, akurat ostatnio miałem okazję wysłuchać trochę na temat tego, jak działa dofinansowanie filmów na przykład w Polsce, jaka to jest sitwa, mafia, jakie to rodzi patologie. No to aż mi naprawdę było przykro, tak? Ale też nie żebym był zaskoczony, tak? Ale że to aż w takim natężeniu w Polsce występuje. Jak się nie ma znajomości, to się nie nakręci finansowanego filmu, a jak się ma znajomości, to można kręcić gnioty i państwo zawsze do tego dołoży. Absolutnie jestem przeciwko. Pani Anna Maria Siarkowska, bardzo proszę. Czy z naszych podatków powinno być na pewno finansowane to, co wspólne? I finansowanie właśnie takiej pseudosztuki na pewno do tego nie należy, ale jednocześnie państwo powinno sprawować pewnego rodzaju mecenat nad tak zwaną kulturą wysoką. Bo jeżeli tego nie będzie, to za chwilę całość dóbr kultury przejdzie w ręce prywatne i być może nawet też zostanie wywieziona z naszego państwa. Ludzie będą mieć bardzo mocno też ograniczony dostęp, czy to pod względem finansowym, czy pod jakimkolwiek innym, bo jeżeli zostaną wprowadzone bariery przez podmioty prywatne, na przykład w dostępie do muzeów, moglibyśmy z tym mieć poważny problem. I tak jak na przykład takie jednostki jak Muzeum Narodowe, uważam, że nad takimi jednostkami tutaj państwo powinien ten mecenat utrzymać. I spójrzmy zresztą na historię, że jak patrzymy na naszą historię, to ten mecenat państwa poprzez na przykład naszych władców od zawsze występował. Właśnie władcy, czy magnateria, czy kościół. Tak? Dzisiaj
Jeżeli byśmy zupełnie zakazali, bo o tym tutaj pan poseł mówi, mecenatu państwa nad kulturą wysoką, uważam, że to mogło być z ogromnym kosztem dla naszej społeczności. I uważam, że to, co wspólne, powinno być jednak finansowane właśnie wspólnie, ale to ta kultura wysoka. Rzeczywiście o tych gniotach, o których pan poseł tutaj wspomniał, ta cała pseudosztuka, tego nie powinniśmy absolutnie dotować. No nie, no bo jest jednak coś, co nazywamy kulturą wysoką, tak? Obrazy Matejki, to co mamy właśnie w Muzeum Narodowym, prawda? No całe to dziedzictwo tysiącletnie naszego państwa i jego artefakty. A pan by to chciał po prostu, żeby to weszło w ręce prywatne i najpewniej by wtedy zostało też jeszcze wywiezione z Polski i zostalibyśmy tak naprawdę z niczym. Riposta? Oczywiście. Bardzo proszę. Ten co obierał w ramach jakiegoś tam instalacji artystycznej kartofle w którymś muzeum za pieniądze podatnika, to też pewnie uważał, że to jest wysoka kultura i tam ma jakieś wielkie przesłanie. To jest rzecz subiektywna. To urzędnik decyduje, co jest jego zdaniem wysoką kulturą. I tu pani poseł mówi o tym, jak socjalizm tak wypaczenia nie, tak jak wszyscy obrońcy państwowych interwencji, że no oczywiście widzimy, że tam państwo różnie działa, ale my chcemy, żeby to było robione nareszcie dobrze. Już tak nie jest. No w praktyce właśnie tak jest, że dofinansowany jest Zenek Martyniuk, a nie jest dofinansowany Lech Janerka. Tak działa państwowy mecenat artystyczny, chociaż nie, może jest dofinansowany, ale w praktyce najczęściej prowadzi do napychania kieszeni usłużnych wobec władzy artystów, jakichś gniotów, niszczenia kultury de facto i oderwania jej od oczekiwań publiczności, tak? No bo ludzie w ten sposób dostają coś, czego wcale nie chcą. Tak, ale panie, to powiedzmy to wprost. Pan jest na przykład za tym, żeby Muzeum Narodowe, Opera, czy Teatr konkurs Wielki, żeby były, tak, konkurs Szopanowski, żeby to wszystko było prywatne, żeby to nie było wszystko. Ja mam taki, państwa, tak? Tak, docelowo wszystko, no to natomiast tutaj się zdecydowanie różni. Mam pomysł, że powinno to być w okresie przejściowym w formie dobrowolnych podatków, tak? Mamy 1% do przeznaczenia na organizację pożytku publicznego, to znaczną większą część, co roku większą naszych podatków powinniśmy móc rozdysponować po swojemu, a potem to zlikwidować, żeby ludzie się nauczyli finansować też to kulturę, albo jak tak z dnia na dzień odbytniemy ten państwowy mecenat, to ludzie no nie mają takiej świadomości, że to teraz na nich spada. Więc żeby to w okresie przejściowym zaproponowałbym coś takiego. Przyznam się szczerze, że bardzo trudno mi utrzymać wodze swoich emocji, ponieważ miałbym tutaj zarówno i do dużo do powiedzenia w zakresie tego, co powiedziała pani Maria Siarkowska i Dobromir Sośnierz, ale trzymamy się reguł i zasad i tutaj w sposób bardzo zdyscyplinowany, z pokorą chylę czoła i wysłuchuję państwa wypowiedzi. Właściwie można powiedzieć, że tę serię pytań zakończyliśmy, jeśli chodzi o to, co mam tutaj przygotowane, natomiast to jest teraz ten moment na pewne dobrowolne, tak zwana jazda obowiązkowa została zrealizowana, teraz jest program dowolny. Od kogo zaczynamy? Rzucamy monetę. Proszę bardzo, pani Anna Maria Siarkowska. Mam pytanie do pana posła, bo pan się reklamuje tutaj, że jest pan tym od praw mężczyzn. To niech pan, panie proszę, niech pan powie, jakie prawa mają, może inaczej, jakich praw nie mają mężczyźni, jakie mają kobiety w naszym państwie? Na twardo to nie jest ich tak bardzo wiele, tych przywilejów, które mają kobiety. No, na przykład niższy wiek emerytalny jest klasycznym przykładem takiego przywileju. No, przywilej umierania na wojnie, na froncie za ojczyznę też jest takim przywilejem, który mężczyźni mają, a kobiety no, znacznie mniejszym stopniu. A kobiety mają przywilej rodzenia dzieci. No, ale to też pozwólmy odpowiedzi. Tak, to jest fizjologia, a nie przepisy o tym decydują. Natomiast znacznie więcej jest oczywiście takich przykładów miękkiej dyskryminacji. No, dużo więcej programów państwowych jest adresowanych do kobiet. Na przykład zdrowotnych, tak, mamy różne bezpłatne badania, rzadko one dotyczą mężczyzn, nie, że w ogóle, ale zdecydowanie rzadziej, nawet w Sejmie ostatnio były tam jakieś badania, już nie pamiętam czego tam dotyczyło, też były takie. Pakiet 40+, bodaj, coś takiego. Tak, było, tak. Najczęściej te programy są adresowane do kobiet. Kobiety dłużej żyją, dłużej korzystają z rozmaitych świadczeń, większość transferów socjalnych to są transfery od mężczyzn jako podatników do kobiet, a przy tym mamy systemową dyskryminację mężczyzn w sądach, zwłaszcza w sądach rodzinnych, gdzie 98% spraw o dzieci wygrywają kobiety, gdzie mężczyźni domagający się opieki naprzemiennej są przemielani po prostu przez ten system, czyli są traktowani jako bankomaty i bank nasienia co najwyżej, a ich wpływ,
Jedynym ich wpływem na dziecko jest możliwość właśnie dokonywania przelewu, często raz w miesiącu, nawet przy braku możliwości kontaktu często. Na tym polega ta alienacja rodzicielska, którą wiele niestety, najczęściej matek, zdarza się to czasami też w drugą stronę, ale najczęściej w zdecydowanej większości to jest właśnie w tę stronę. Więc to jest przykład systemowej dyskryminacji mężczyzn. Całe to prawo rodzinne jest zbudowane w sposób, na którym mężczyźni zasadniczo przegrywają i jest do całkowitej zmiany, moim zdaniem. Całkowicie nowy kodeks rodzinny, nie ten komunistyczny, matriarchalny, który obecnie mamy, i nie ta matriarchalna praktyka sądowa, która dominuje w sądach rodzinnych. Czy będzie riposta? No tylko krótko, rzeczywiście jest taka długa lista żalów tutaj ze strony pana posła. Częściowo jest to, oczywiście można się nad pewnymi rzeczami pochylić, jak chociażby nad tym, dlaczego te programy zdrowotne są najczęściej kierowane do kobiet, a nie do mężczyzn, ale to też trzeba było jakby zagłębić się w temat, z czego to dokładnie wynika. Ale jak najbardziej tutaj takie rozwiązania jakby promocyjne, promocji zdrowia dla mężczyzn, tak? Może częściej powiedzmy powinny być też badania prostaty, a nie tylko badania, mamografia. Mammografia. Dla kobiet? Być może tak. Natomiast, panie pośle, tutaj wydaje mi się, że sprawa na przykład z wiekiem emerytalnym jest dużo bardziej skomplikowana, bo powiedzmy sobie, z czego to wynika, że kobiety wcześniej odchodziły na emeryturę. Z tego, że kobiety pełniły i pełnią nadal jeszcze taką rolę, że nie tylko swoje dzieci wychowywały, ale potem wychowywały wnuki, potem też zajmowały się osobami starszymi, które potrzebowały tej opieki. Wobec tego one pełniły dodatkowe role społeczne. Jeżeli by pracowały nadal, przechodziły w tym samym wieku co mężczyźni na emeryturę, to nie mogłyby chociażby zajmować się swoimi starszymi rodzicami, czy też rodzicami swojego męża. Nie mogłyby tych bawić wnuków. I oczywiście dzisiaj jest to rzadsze. To znaczy bardzo często na przykład starsi ludzie już nie są, nie zajmują się nimi ludzie w domach, tylko w swoich domach rodzinnych, tylko są na przykład oddawani do pewnych zakładów opieki nad starszymi ludźmi. Dzieci też się rodzi mniej. I częstokroć się po prostu te kobiety nie mają kim opiekować, bo jest, nie wiem, jeden wnuk, a nie ich kilkoro, tak jak to niegdyś bywało. Bez czego na pewno ten temat jest otwarty. Ale zawsze, zanim zaczniemy cokolwiek zmieniać, musimy się zastanowić, z czego dane rozwiązanie wynikało, bo to po prostu wszystko nie było bez przyczyny. Bardzo proszę. Nawet jeśli tak było, to tak już nie jest. Bardziej patriarchalnym społeczeństwie, z jakim mieliśmy do czynienia kilkadziesiąt lat temu, były oczywiście pewne przywileje dla kobiet, ale były też ekwiwalentne przywileje dla mężczyzn. Oni mieli więcej władzy, mieli na przykład prawa wyborcze, których kobiety wcześniej nie miały i tak dalej, i tak dalej. Mieli większą pozycję, silniejszą pozycję głowy rodziny. To zniknęło. W związku z tym no, albo idziemy w kierunku równouprawnienia, nie może być tak, że to jest gra do jednej bramki, że mężczyźni tracą wszystkie swoje przywileje, a jednocześnie kobiety swoje sam chcą pozostawić. Tak? No, system, w którym kobiety przychodzą wcześniej na emeryturę, a dłużej żyją, powoduje, że no, w oczywisty sposób są beneficjentami tego. Tak? No, znacznie dłużej niż mężczyzna kobieta jest na emeryturze w tej sytuacji. Nie wspominając już o wielu innych, bo nie wspomniałem o tym, ale teraz idzie z Unii Europejskiej ta moda na pozytywną dyskryminację tak zwaną, co powoduje, że na przykład różne programy takie ekonomiczne są adresowane do kobiet, gdzie one mają dodatkowe punkty za pochodzenie, gdzie będąc kobietą można łatwiej dostać dotację na firmę, niż będąc mężczyzną. Tak? Na szczęście w Polsce tego nie ma. Nas to nie dotyczy. Też w Polsce też tak się... Na razie chyba. W unijnych też, tak. No mój znajomy miał dokładnie taką sytuację, że musiał zarezerwować firmę na swoją babcię, bo tak się bardziej opłacało, bo sam miał za mało punktów, żeby
żeby dostać. Dobrze, ale Konfederacja jak na razie należy do tych formacji, które najbardziej krytycznie kontrolują i recenzują wszystkie programy unijne i całą tą politykę równościową, która idzie z Unii, tą ideologicznie nacechowane programy. Dziękuję serdecznie. Teraz pytanie pana Dobromira do pani Anny Maliszankowskiej. Bardzo proszę. Ja zapytam o obowiązkową służbę wojskową. Powinna być, nie powinna być, czy armia zawodowa, czy armia z poboru, jeśli przeszkolenie, to na jakich zasadach, na rynkowych, na nierynkowych, w jaki sposób organizowane i tak dalej. To jest bardzo szerokie pytanie. Ale bardzo ciekawe. Oczywiście, że bardzo ciekawe. W tych czasach natomiast, niezwykle aktualne. Natomiast może je troszeczkę jednak zawęzimy, bo do takich szczegółów nie zdążymy tutaj zejść. Ale jeżeli mówimy o służbie wojskowej, to czym była w ogóle służba wojskowa? To nie była tylko kwestia przeszkolenia danego obywatela, ale również czasu, który później po tym przeszkoleniu musiał odsłużyć w wojsku. I uważam, że nie ma żadnej przyczyny, do której powinniśmy do tej służby obowiązkowej wracać. Ale powszechne przeszkolenie wojskowe to powinno być coś, co jest naszym celem jako społeczeństwa. Dlaczego? Każdy z nas ma obowiązek, konstytucyjny obowiązek obrony ojczyzny. I żeby obywatel mógł ten obowiązek konstytucyjny odpowiednio wypełnić, to on musi być przygotowany do spełnienia tego obowiązku. W przeciwnym wypadku zostanie zmobilizowany, ale będzie na zasadzie taki jak mięso armatnie, bo on po prostu nie będzie potrafił na tym polu walki skutecznie działać i również tak, żeby po prostu nie dać się zabić. Wobec czego na pewno powszechne przeszkolenie wojskowe to powinno być, to jest ten kierunek, w którym powinniśmy dążyć. Pan poseł, uważam, że na samym początku czy można by było do tego dojść w taki sposób, żeby, bo to jest oczywiście korzystne dla wspólnoty, żeby wszyscy zostali przeszkoleni. Na razie nie mamy takich zdolności szkoleniowych, bo niestety zostały bardzo mocno ograniczone, więc póki co dobrowolnie, ale powinniśmy również tworzyć takie instrumenty, które by sprawiały, że jeżeli ktoś uchyla się od przejścia tego przeszkolenia, no to na przykład nie ma pewnych benefitów, nie może na przykład zostać zatrudnionym w administracji państwowej, prawda? Bo to jest coś, co powinniśmy jako społeczeństwo objąć pewną ochroną. To jest kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich. I my powinniśmy być przygotowani odpowiednio do tego, żeby bronić naszego państwa. Czy kobiety też? Uważam, że kobiety też powinny przechodzić przeszkolenie wojskowe, ale powinny mieć możliwość wyboru drogi. Czy to będzie na takich samych zasadach jak mężczyźni, czy też na przykład będą w sposób, ten program byłby ograniczony do tego, do pewnych kwestii związanych z samoobroną, do tego, aby potrafiły po prostu zająć się sobą i chociażby swoimi dziećmi w sytuacji zagrożenia, żeby nie stanowić dodatkowego obciążenia w sytuacji wojennej dla całego systemu. Dlaczego tutaj jest to rozróżnienie? Niestety, panie pośle, kobiety są po prostu słabsze fizycznie i nigdy nie będą, nie mogą być w tym wypadku traktowane zupełnie tak samo jak mężczyźni, bo większość kobiet nie ma takich warunków fizycznych jak mężczyzna. I to, co kobiety przede wszystkim, do czego powinny być przygotowane, to właśnie do samoobrony i do obrony też własnych dzieci. Powinny się nauczyć strzelać, powinny znać zasady pierwszej pomocy i powinny po prostu wiedzieć też, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. To jest to minimum, ale też każda kobieta, która chciałaby i miałaby takie możliwości i chciałaby przejść przeszkolenie na takich samych warunkach jak mężczyźni, oczywiście powinna mieć ku temu możliwość. Bardzo dalej bym mogła jeszcze rozszerzyć, bo pan pytał o armię zawodową, to też jest bardzo ciekawy temat. No myślę, że musimy sobie powiedzieć to wprost, że no armia zawodowa, czyli armia najemna,
powinna być używana i może być używana w bardzo ograniczonym stopniu. I przede wszystkim możemy zawęzić armię zawodową do siły, która na przykład jest używana poza granicami państwa, tak? Ale jeżeli mówimy o obronie państwa, to nie jesteśmy w stanie tak zorganizować wojska, aby tylko i wyłącznie oprzeć się o ten element zawodowy, bo to jest ogromnie kosztowne i ogromnie nieefektywne. Co więcej, armia musi się składać z dwóch komponentów, z wojsk operacyjnych, które w części, oczywiście ich szkielet stanowi armia zawodowa, i z wojsk obrony terytorialnej. To są te dwa elementy, które muszą się tutaj wspierać w obronie państwa. Żadnego z tych elementów nie może zabraknąć. Czy będzie riposta? Bardzo proszę. Nie będzie. No, dostaniemy w ten sposób kolejny nieekwiwalentny przywilej dla kobiet, które będą miały pewien wybór. A przypominam, że nie wszyscy w postaci też mają warunki fizyczne do służby wojskowej. To nie jest, oczywiście statystycznie tak oczywiście jest, że częściej mężczyźni mają niż kobiety, ale przecież nie jest to bezwzględna reguła. Dlatego podczas poboru jest kategoria. Tak, no ale dlaczego mężczyźni nie mają mieć takiego samego prawa wyboru? Ja uważam, że mniej bata, więcej marchewki. Państwo, jeśli chce sobie zapewnić takie szkolenia w stosunku do osób dorosłych, to powinno im za to zapłacić. Po prostu. I zapewnić taką stawkę, za którą ludzie będą się zgłaszać na to szkolenie. Wtedy, kiedy mają na to czas i kiedy mają możliwości. A nie kiedy państwo sobie wybierze oderwać ich od życia, za darmo traktować jak darmowe mięso armatnie, które ma wykonywać polecenia urzędników. Jeśli chodzi o obowiązkowe przeszkolenie, to mogłoby ono być w czasie edukacji szkolnej, zamiast tej części, bo ona i tak jest w dużej mierze uczeniem zbędnych rzeczy, to nikt nie potrzebuje wiedzy na tyle, które przez te 12 lat się tam ludziom wkłada w podstawówce i w liceum, o przekroju pantofelka, prawda, i rozmnażaniu paprotników. Zamiast tego może na miesiąc czy dwa pójść tam na takie szkolenie i okej. Okay. Natomiast dla osób dorosłych powinno to być na zasadach komercyjnych. A pan przeszedł przeszkolenie? Nie. Pani? Byłam w organizacjach proobronnych, byłam na przeszkoleniu wojskowym oczywiście. I potrafię pani obsługiwać karabin maszynowy albo kałasznikowe AK-47? Potrafię. Kochani, jestem pod wrażeniem. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję pani Annie Marii Siarkowskiej, dziękuję panu Dobromirowi Sośnierzowi za poświęcony czas. I przyznam się szczerze, że z taką tęsknotą patrzę. Szkoda, że takie debaty nie odbywają się w innych formacjach lub ich jest tak niewiele. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i do państwa należy w tej chwili wybór, do państwa należy głos. Rozumiem, że państwo zabiegają i kandydują, przypomnijmy, z okręgu siedlecko-ostrołęckiego. Ogromny obszar, piękne Podlasie, ładny teren, gdzie społeczeństwo na wskroś patriotyczne, przywiązane do wartości. W związku z tym na pewno posłowie Konfederacji będą kandydatami również państwa. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.